przede wszystkim chciałbym podziękować i pogratulować tutaj gospodarzom, tak, bo na pewno oni pokazali tutaj dużą determinację w chęci tutaj wygrania tego meczu. No nas niestety cały czas cechuje taka za bardzo duża naiwność w grze, tak, no co prawda mamy najmłodszy w zasadzie, no poza nie licząc Legii drugiej i Jagiellonii drugiej zespół w lidze, ale no niestety, no będziemy musieli bardzo szybko dorosnąć, bo zaraz sytuacja będzie dla nas taka, że naprawdę my sobie ją komplikujemy sami i niestety zamiast spokojnej końcówki tutaj tej ligi, no to będziemy musieli bardzo mocno walczyć o punkty, tak. No fakt, że tutaj dostajemy na pierwszą bramkę, no cudowny strzał, tak, zaraz na początku meczu. Później no, kreujemy jakieś sytuacje, mamy te sytuacje, natomiast no, niestety no, skuteczność nasza jest naszą cały czas bardzo dużą bolączką i nie potrafimy niestety tutaj w tym aspekcie, mimo tego, że się staramy, że robimy wszystko co można, żeby to poprawić. No i kolejny gdzieś tam faul, który no, powoduje, że dostajemy rzut karny wykorzystany i w zasadzie mecz tutaj jest zamknięty, no a dla nas niestety bez punktów i mówię, no sytuacja dla nas zaraz naprawdę będzie trudna. Co prawda teraz czekają nas trzy mecze u siebie, ale no na pewno w tym momencie już presja będzie dużo, dużo większa. Bardzo bym powiedział emocjonującego, ale i brzydkiego, prawdę mówiąc, bo mówię, no, nie był to jakiś wielki mecz w wykonaniu obu drużyn. Natomiast no, my nie patrzymy już w tej chwili na styl, na jakość, tylko nam gramy o punkty i to nam się udało dzisiaj. Dobrze weszliśmy w mecz. Pierwsze w zasadzie akcja w trzeciej minucie, piękny strzał Diaza i wynik mamy otworzony, potem 2-3 dośrodkowania, też dosyć ciekawe, dosyć groźne i potem już takie szachy, druga połowa, no mówię, bardzo, bardzo brzydka, bardzo chaotyczna. Oczywiście też mieliśmy troszeczkę szczęścia tutaj Konrada dzisiaj Zacharskiego w bramce, który stanął na wysokości zadania. Wybroniliśmy się w tych trudnych momentach. Udało nam się skontrować, wejść w pełnym biegu w pole karne i tam jest faul na Mateuszu Diazie, który wykorzystuje jedenastkę i strzela drugą bramkę i można powiedzieć brzydki mecz, ale cieszymy się, bo mamy trzy punkty. To co chcieliśmy, osiągnęliśmy nakładem bardzo dużych sił, dużego zaangażowania, dużej woli walki tutaj chłopakom. Podziękowałem za to, bo było to dzisiaj widać. Tak jak tydzień temu nam brakło właśnie tej jakości, tego cwaniactwa, tej pazerności takiej piłkarskiej, disiaj to było widać, choć mecz według mojej oceny nie był najlepszy, natomiast no, tak jak powiedziałem na początku, dla nas liczą się punkty, cel dzisiejszego meczu został osiągnięty, już żyjemy najbliższym meczem, który będzie w piątek o 19, czyli z Pelikanem Łowicz i mamy znowu prawie cały tydzień na to, żeby się przygotować do tego i znowu podjąć rękawice o komplet punktów.